Cześć wam, dzisiaj jest Wiz Wizualnie i dziś będzie druga ze wszystkich dwóch stacji bojowych, czyli kolejny filmik o planszach. Dobra, jeszcze raz. Cześć wam, dzisiaj jest Wiz Wizualnie i witam was w Osomnautach. Dziś będzie druga ze wszystkich dostępnych, czyli dwóch stacji bojowych. I kolejny, trzeci właściwie filmik o mapach w Osomnautach. Było co? Był Ribbit. Ribbit była AI Station, czyli stacja sztucznej inteligencji 404, co oczywiście nawiązuje do błędu 404, nie? I drugie to jest AI Station 205, który nawiązuje do drugiego błędu, bardzo popularnego. Pierwsze to jest chyba, że serwer nie odpowiada 404, a 205 to jest, że element, do którego się człowiek odwołuje, jest niedostępny jakoś tak. Jeżeli klikniecie w linka, który został skasowany, to powinno wam bodajże wyskoczyć 205. Jakoś tak. Dobra, te dwie mapy są bardzo podobne, więc postaram się lecieć bardzo na przyspieszeniu, co nam daje. A, dajcie na maile. I to jest plansza, która została dodana zaraz przed, właściwie jako zapowiedzenie kolejnej postaci. Postać, którą już widzieliście, bo ona już jest od dawna, to jest postać, która została jakiś, plansza, która została jakiś czas temu dodana. Jak się zaraz tutaj rozejrzeć, gdzieś na dole powinno być widać świnka i budki, okej. Na dole powinno być widać gdzieś w tle zabitego czerwia, czy coś takiego? Z mieczem, z wbitym mieczem tego lodowego czempiona, jak on się tam zwie, nie pamiętam. Chociaż mi zaliczyło. Złapmy to i uciekajmy. I teraz tak, naczelną różnicą między tą planszą a tą, która była wczoraj, którą znacie, jest to, że nie ma jednej ścieżki. Są dwie. A druga jest taka, że zamiast tego pola grawitacyjnego, które tutaj było, jest są miotacze ognia. Co naprawdę zmienia rozgrywkę bardzo. Bardzo. I ta plansza, która jest 1 na 1, ta poprzednia sztuczna inteligencja, ona się nazywała 404, jest bardzo nielubiana przez ludzi, szczególnie na turniejach, bo to jest na początku taki skirmisz. Wygrywają ci, którzy mają większy damage ogólny, a nie ci, którzy mają ciekawszą kompozycję drużyny, bo na początku jeszcze nie macie okupionych skilli, nie macie złożonego builda, więc to trzeba bardzo brać pod uwagę. Co z drugiej strony, tak prywatnie, jeżeli miałbym się wypowiedzieć, nie jest złym pomysłem, żeby gracze musieli choć raz na jakiś czas brać całkowicie inne aspekty pod uwagę. To tak, takie moje zdanie, że że za każdym razem granie tymi samymi postaciami, tymi samymi taktykami nie jest najlepszym pomysłem. I mówi to koleś, który w LoL'a zawsze gra Malzaharem, nie? Więc stagnacja nie jest najlepszą rzeczą dostępną na rynku. Zobaczmy, co my tu mamy. Damage over time, zasięg 4. A, weźmy zasięg 4. Ale jak spojrzycie, jest dokładnie to samo. Inny kolor stacji, tamta bodajże była niebiesko-biała, ta jest czarno-żółta, czy jak to nazwać. Też są drony do wypuszczenia, też są podświetlane płaszczyzny, które pokazują niewidzialnych przeciwników, którzy próbują się zbunkrować, więc to jest plansza, która wyciąga ile się da z faktu tego, że zrobiliśmy planszę, która się nie podoba graczom. Planszę, którą gracze bojkotują, bo właściwie to była plansza omijana jak nie wiem, pano się tego jak ognia. Z ciekawych rzeczy, to co widzicie pod spodem, ten ogień lecący. No dawać. Ten ogień, który jest pod nami, zanim się zapali, miga przez 3 sekundy na czerwono. Wszystkie tutaj rzeczy zaczynają mrugać, więc to jest taka informacja dla nas, że czas spierniczać i że trzeba uważać na to, co się dzieje. Co tam strzela? Aha, to są te latające drony. Wow, ale się prawie usmażyłem teraz. Dobra, cofnijmy się, wypuśćmy nasze drony i złapmy heal'a. O to nam chodziło. I spróbujmy się odpuszować. Bardzo ładnie, bardzo ładnie.
Z dodatkowych rzeczy, które warto wiedzieć, to jest to, że u góry są te moby takie healujące. Nie opłaca się przebijać przez ogień, żeby tam polecieć, bo łączna suma heala, który tutaj jest, jest mniejsza niż życie, które stracimy przebijając się przez ogień, więc... BUM! Kto jest lepszą Alią? Alia w końcu. Alia! Tak, Wizu się cieszy, że pokonał bota najsłabszego w grze, grającego tą samą postacią, którą on w tym momencie gra. No, faktycznie jest się czym cieszyć. No, dawać te hajsy. Uciekamy. Nie ma ila! Tu po środku u góry jest heal. Nie! Spadaj! Cofnijmy, zakupmy, mamy hajs. Standardowy atak. Atak speed, ok. Lifesteal, ok. Damage, extra health, max health, damage. 30, dodać plus 20. A, to nie. Czyli weźmiemy zwykły damage, jak będzie nas na niego stać. Czyli to jest plansza, o której za bardzo nie mam co mówić. To jest smutne. Bo to jest ciekawa plansza, ale jako, że najpierw mówiłem o oryginale, to teraz się skończyło. Dobra, przepuszujmy się czym prędzej. Już droidy podeszły. Chciałem powiedzieć drony. Drony podeszły były. Dawaj drugi hajs. Okej. A jak widzicie, to jest troszkę inaczej, bo te drony nasze nie poleciały na górę. Droidy. Nie skoczyły na górę, bo tu nie ma tego jumping podu. On będzie... Nie, nie będzie w ogóle. One są tutaj na dole i są ukryte. Czyli nie da się bez... No bo tak, bo tu są dwie ścieżki, to w sumie też legitne. Nie! Kura wieża! Przez ciebie nie zrobiłem killa. Czyli to jest prosta plansza bez żadnych ukrytych... Nie ma tak jak na Rybidzie jakichś miejsc, gdzie się można ukryć, gdzie można coś tam zwojować poprzez dobre ustawianie się. Trzeba po prostu obczajać, kiedy leci ogień i się rzucać pomiędzy dwoma różnymi ścieżkami. I pamiętać o tym, że to jest, bo od tego zależy całe ogarnianie planszy. Nie damy rady tego teraz. Niestety. A nie, może damy. Damy! Jest! Dobra, niech oni idą ten, a ja spróbuję się przepuszować jeszcze od góry! Gdzie? Nie wiem dlaczego w tych wcześniejszych postaciach bardzo się lubowali w robieniu umiejętności, które zadają obrażenia i przeciwnikom i nam. Tak teraz zauważyłem, że i Clank ma ten swój wybuch, który robi pierduty sobie i okolicy. I Alia ma ten swój taki zjeżdżający się damage, który jest świetny, ale... No ale kurka, ranimy siebie, nie? Te nowe postacie tego typu nie mają. Te nowe postacie są takie jakby bardzo na bezpiecznie zrobione. Push. A, czyli teraz jak jest tylko jedna ścieżka, to ta dolna ścieżka jest o tyle lepsza, że droidy lecą na dół. A to oznacza, że w pewnym momencie dolna ścieżka będzie mocniej przepuszowana. Dziękuję za uwagę, hej! Jesteśmy na Wiki, żeby zapoznać się z informacjami na temat tej planszy. Jest tutaj podane właściwie wszystko, co jest potrzebne. Jak lecieć, żeby zebrać jak najwięcej monetek. Na jakiej zasadzie działa Inferno Device, to podpalanie? Z tym, że zwróćcie uwagę, że oni tutaj nawet napisali, co ile sekund się włącza, jaki ma DPS, jaki jest totalny DPS i co ile sekund się powtarza i tak dalej. Jak wyglądają tutaj kriterki, na pierwszej planszy były żaby, tu są robociki, więc jest inaczej. Jak działa ten cały system, więc wszystko, co ja wam powiedziałem, możecie przeczytać sobie na Wiki równie dobrze. Aha, skup, chodziło mi o tego. Jego miecz gdzieś tam widać, ten miecz, który on ma tutaj, ale nie widzę żadnego screenshota. Gdzieś powinien być, ale nie ma.
Wydaje mi się, że to jest gdzieś w tej przestrzeni, gdzie są pokazane te paskudztwa. Chyba, że gdzieś tak całkiem w tle. No nie wiem. Dobra, nie wiem.